Śmierć dziecka wywołuje szczególne poruszenie społeczne. Nie zawsze jednak winni zostają szybko skazani. Sprawy poważnie się komplikują, kiedy nawet personalia ofiary nie są znane. Śledczy z Filadelfii przez 65 lat próbowali ustalić tożsamość kilkuletniego chłopca. Zagadka pozostała nierozwiązana aż do końca 2022 roku. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Na cmentarzu Ivy Hill w Cedar Brook przez dziesięciolecia znajdował się bezimienny grób. Napis na płycie nagrobnej głosił: Ojcze Niebieski, błogosław to nieznane dziecko Ameryki. Okoliczni mieszkańcy zostawiali w tym miejscu zabawki i kwiaty. Spoczywał tam chłopiec, którego ciało ukryte w tekturowym pudle odnaleziono w lutym 1957 roku w Filadelfii. Emerytowany oficer policji William Kelly oraz jego znajomy z jednostki Joseph McGillen często odwiedzali ten cmentarz. Mężczyźni przez lata pracowali nad sprawą bezimiennego chłopca. Obaj mieli własne dzieci i czuli się emocjonalnie związani ze śledztwem. Mój mały przyjaciel, chciałbym dożyć jeszcze momentu, w którym dowiemy się, kim naprawdę był. William Kelly tak często mówił o bezbronnym dziecku. Rzecznik prasowy policji w Filadelfii określił dochodzenie w sprawie chłopca z pudełka jako jedną z niewielu spraw, w której nie wiadomo właściwie nic o ofierze przestępstwa. Pierwszym, który natrafił na ślad zbrodni, był myśliwy John Stachowiak. Przeszukiwał leśny teren niedaleko Susquehanna Road w zachodniej Filadelfii. Kilka dni wcześniej zastawił tam wnyki na zwierzynę. Przemierzając zagajnik, natrafił na pudełko ukryte w zaroślach. Jego zawartość wprawiła Stachowiaka w osłupienie. W środku znajdowały się dziecięce zwłoki. Wychudzone, chłopięce ciało nosiło wyraźne ślady pobicia. Było pokryte licznymi bliznami i krwiakami. Mężczyzna zdecydował, że nie będzie zawiadamiał policji. Obawiał się nie tylko oskarżeń o współudział w przestępstwie, ale też wszczęcia śledztwa w sprawie jego nielegalnych, myśliwskich praktyk. Było to dla niego zbyt ryzykowne. Jak zeznał później: Nie mógłbym żyć z takim widokiem w głowie. To dlatego, że nie jestem mordercą. Wolałem o tym po prostu zapomnieć. Stachowiak wrócił szybko do domu, zostawiając znalezisko w nienaruszonym stanie. Nikomu nie powiedział o tym, co widział w lesie. Traf chciał, że niedługo później w tym samym miejscu znalazł się student Frederick Benonis. Przejeżdżał tamtędy samochodem, kiedy zauważył biegnącego po przydrożnej polanie zająca. Wiedząc, że las jest pełen pułapek, Benonis podążył za zwierzęciem. Po chwili natknął się na wspomniane wcześniej pudełko z szokującą zawartością. Jednak on także nie był skłonny powiadomić o wszystkim organów ścigania. Kto wie, czy świat usłyszałby w ogóle o chłopcu z pudełka, gdyby nie pewien program telewizyjny. Wyemitowana dzień po leśnej wyprawie Frederica audycja poruszyła sprawę zaginięcia dziewczynki z New Jersey, Mary Jean Barker. Benonis pomyślał, że być może w okolicy grasuje seryjny morderca dzieci. Postanowił więc złożyć oficjalne doniesienie o przestępstwie. Piątego lutego 1957 roku stanowe służby otrzymały zgłoszenie o martwym dziecku w lesie przy Susquehanna Road. Nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczęło się jedno z najdłuższych śledztw w historii Ameryki.
Początkowo policja zakładała, że zagadkę uda się szybko rozwiązać. Na podstawie stanu rozkładu zwłok określono, że dziecko zmarło od 3 do 14 dni wcześniej. Chłopiec był niskiego wzrostu. W chwili śmierci mógł mieć od 4 do 7 lat. Ilość obrażeń na całym ciele, które było sine od uderzeń oraz znaczny stopień niedożywienia ofiary, poważnie utrudniały określenie jego dokładnego wieku. Badania treści żołądka wykazały, że ostatnim posiłkiem chłopca była fasola w sosie pomidorowym. Zjadł ją kilka godzin przed śmiercią. Elmer Palmer, oficer policji, który jako pierwszy pojawił się na miejscu zbrodni, tak w 2007 roku wspominał tę chwilę. Czegoś takiego się nie zapomina. Kto byłby zdolny zrobić to małemu dziecku? Szukanie odpowiedzi zaprzątało głowy nam wszystkim. Oficer William Kelly, wtedy młody mąż i ojciec, również podzielił się z prasą swoim wspomnieniem z feralnego dnia. Stałem w lesie w strugach deszczu, drżąc z zimna. Płaszcz całkiem mi już przemógł. Myślałem, co za tragedia. Przynajmniej szybko to rozwiążemy, dokoła jest pełno śladów. Jednak sprawa wcale nie była prosta. Chłopczyk miał niebieskie oczy i krótkie, jasne włosy. Były niedbale obcięte. Śledztwo wykazało, że fryzura dziecka musiała ulec zmianie tuż przed albo chwilę po jego śmierci. Reporterzy telewizji WFT9 ujawnili, że pojedyncze kępki włosów były jeszcze przyklejone do ciała Denata. Kilka znalazło się też w pudle. Wielu podejrzewało, że za obcięciem włosów stał zabójca. W ten sposób próbował utrudnić identyfikację ofiary. Ciało kilkulatka było ciasno owinięte gładkim flanelowym kocem, tak jakby ktoś chciał uchronić małego przed zmarznięciem. Policjanci przyznali, że z oddali chłopiec wyglądał jak lalka. Na kostce, stopie i w okolicach jego pachwiny znajdowały się blizny, powstałe prawdopodobnie na skutek zabiegów chirurgicznych. Patolog sądowy stwierdził u dziecka ślady po przebytej chorobie oczu. Skóra na stopach oraz na prawej ręce była wyraźnie pomarszczona. Mogło to dowodzić, że przez jakiś czas dziecko znajdowało się w wodzie. Paznokcie starannie przycięte. W przełyku malca znaleziono niewielką ilość brązowego płynu niewiadomego pochodzenia. Przypuszczano, że to ślady po wymiotach. Wykluczono możliwość zachłyśnięcia się, czy też celowego otrucia dziecka. Bezpośrednią przyczyną zgonu był uraz głowy powstały wskutek silnego uderzenia. Chłopiec został najprawdopodobniej pobity na śmierć. Policja sprawdziła bazę osób zaginionych. W czasie, kiedy przypuszczalnie zamordowano małego, nie wpłynęło żadne nowe zgłoszenie. Pobrane odciski palców oraz próbki krwi i włosów nie pasowały do żadnej z osób z policyjnej kartoteki. Technicy kryminalistyki dokonali komputerowej rekonstrukcji twarzy malca. Informacje o wstrząsającym odkryciu z lasu podały najważniejsze media. Plakaty z wizerunkiem malucha zawisły w wielu stanach. Oficerowie śledczy przesłuchali setki świadków. Przeprowadzili tysiące wizyt w domach wytypowanych rodzin, wychowujących dzieci w podobnym wieku. Funkcjonariusze wpadli wkrótce na dość kontrowersyjny pomysł. Postanowili sfotografować ciało chłopca ubrane w dziecięce ciuchy, typowe dla tamtych czasów. Pozowane zdjęcia opublikowano w mediach. Policjanci liczyli, że ktoś rozpozna anonimowego chłopczyka. Wszystko na nic. Nikt nie poszukiwał zaginionego dziecka. Śledczy skupili się na badaniach tekturowej trumny, jak określili pudełko ze zwłokami. Ten ważny dowód rzeczowy okazał się być opakowaniem po plecionej kołysce. Model znany pod nazwą Kosz Mojżesza. Idąc tropem naklejonego na pudełku kodu producenta, agenci FBI ustalili, że kołyskę zakupiono w sieci domów towarowych JCPenney.
Szybko zlokalizowano najbliższą placówkę tego sklepu. Była oddalona o niecałe 15 mil od miejsca znalezienia ciała. Policjantom udało się też określić, kiedy pudełko mogło zostać zakupione. Podejrzany o zbrodnie nabył je między 3 grudnia 56 a 16 lutego 57 roku. Dokładna analiza transakcji płatniczych w sklepie pozwoliła na wytypowanie 12 osób, które nabyły podobny model kołyski we wspomnianym terminie. Udało się ustalić tożsamość tylko 8 osób spośród tej grupy klientów. Każdego wezwano na przesłuchanie. Część podejrzanych zeznała, że nadal była w posiadaniu pudełka i używała go jako pojemnika do przechowywania domowych drobiazgów. Kilka osób przyznało znów, że pozbyli się zbędnej tektury. Policjanci nie byli w stanie udowodnić przesłuchiwanym w związku z zabójstwem chłopca. Technicy nie znaleźli na pudełku żadnych odcisków palców, które mogłyby być porównane z próbkami pobranymi od klientów sklepu. Nie udało się określić personaliów pozostałych 4 nabywców kołyski, którzy zapłacili za towar gotówką. Ślad nieoczekiwanie się urwał. Policjanci poddali dokładnej analizie drugi znaleziony na miejscu zbrodni przedmiot – męską czapkę z daszkiem, typową bejsbolówkę. Ustalono, że pochodzi ona ze sklepu Robbins Eagle Hat and Cap Company, którego właścicielką była niejaka Hannah Robbins. Ku ogromnemu zaskoczeniu detektywów, kobieta zapamiętała klienta zainteresowanego tym konkretnym nakryciem głowy. Opisała go jako białego mężczyznę w wieku około 26-30 lat. Miał włosy w kolorze jasny blond. Ubrany był w roboczy kombinezon. Mówił bez obcego akcentu. Kobieta przypuszczała, że mógł to być któryś z miejscowych. Robbins zwróciła na niego szczególną uwagę, ponieważ mężczyzna zażyczył sobie, aby do czapki doszyć skórzane zapięcie ze sprzączką. Niestety, podobnie jak w przypadku tajemniczego klienta z domu towarowego JCPenney, tak i tutaj potencjalny podejrzany zapłacił gotówką. Pamiętajmy, że ta historia rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Na stosowanie kamer monitoringu w sklepach świat musiał jeszcze trochę poczekać. Nie istniało więc żadne zdjęcie lub nagranie ze sklepu Robbins, które mogłoby posłużyć do identyfikacji tajemniczego mężczyzny. Badania laboratoryjne koca, w którym zawinięte były zwłoki, również nie przyniosły odpowiedzi na dręczące śledczych pytania. Okrycie uszyto z cienkiej i taniej bawełny, wypranej niedługo przed zbrodnią. Koc nosił ślady cerowania grubą nicią. Przecięto go na dwie nierówne części, w które zawinięto dziecko. Placówka Philadelphia Textile Institute, gdzie prowadzono analizy tego materiału, stwierdziła, że koc mógł być uszyty w północnej Karolinie albo w mieście Granby w Kanadzie. Niestety identyczne modele produkowano hurtowo w całej Ameryce. Policja nigdy nie zdołała określić, gdzie został sprzedany ten konkretny egzemplarz. Postępowanie w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem stanęło w miejscu. Chłopiec został pochowany przez władze stanowe w bezimiennej mogile, 5 miesięcy po odnalezieniu zwłok. W tej trwającej latami sprawie pojawiło się wiele teorii. Nie potwierdziła się szeroko rozpowszechniana pogłoska o tym, że chłopiec był uchodźcą, który przybył wraz z rodzicami do Ameryki tuż po rewolucji na Węgrzech w 1956 roku. Sprawdzono paszporty ponad 11 tysięcy zamieszkujących Filadelfię Węgrów. Pod lupę policji trafiła także rodzina Kenefa i Irene Dudley. Małżeństwo miało 10 dzieci, byli cyrkowcami. Prowadzili koczowniczy tryb życia, podróżując po całych Stanach. Władze zainteresowały się nimi, gdy ich córka, 7-letnia Carol Ann, zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Podobno pozbyli się ciała, porzucając je w lesie w Virginii.
Siedmioro innych dzieci z rodziny Dudley zostało zagłodzonych na śmierć. Żadnego nie pochowano zgodnie z przepisami, nikomu jednak nie postawiono zarzutów. Sugestia, że chłopiec z pudełka był ofiarą głośnego porwania z 1955 roku, kiedy w Long Island w biały dzień uprowadzono 2-letniego Stevena Dammana, również nie znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym. Feralnego dnia Steven był pod opieką matki. Kobieta na chwilę straciła go z oczu, kiedy robiła zakupy na targu. Nikt nie dowiedział się, jaki los spotkał to dziecko. Jedna z najbardziej obiecujących wskazówek w sprawie chłopca z pudełka dotarła do agentów federalnych w 1960 roku. Oficer Remington Bristow, z braku dalszych dowodów, które pozwoliłyby na kontynuowanie śledztwa, postanowił zwrócić się o pomoc do jasnowidza. Po odbyciu wizji lokalnej na miejscu przestępstwa, medium skierowało oficera do budynku, gdzie mieszkała kiedyś rodzina zastępcza. Dom znajdował się w odległości 1 mili od punktu, w którym znaleziono ciało chłopca. Nieruchomość wystawiono na sprzedaż. Bristow odnalazł na sznurze od bielizny suszące się koce, bliźniaczo podobne do tego, w który owinięto kilkulatka. W piwnicy znajdowała się też wiklinowa kołyska. Grupa operacyjna zajęła się badaniem losu dawnych mieszkańców posiadłości. Policjanci dowiedzieli się, że Arthur Nicoletti, prowadzący lata temu ten ośrodek wychowawczy, po śmierci żony Catherine ożenił się ze swoją pasierbicą Anne Marie. Dziewczyna była córką Catherine z poprzedniego związku i cierpiała na problemy psychiczne. W dorosłym życiu została matką 4 nieślubnych dzieci. 3 z nich żyło. O 4 chłopcu mówiło się, że zaginął w tajemniczych okolicznościach. Śledczy podejrzewali, że jego biologicznym ojcem był właśnie ojczym kobiety. Policjanci sprawdzili sytuację życiową każdego z wychowanków Nicolettich. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, że mogło tam dojść do zabójstwa. Mimo że Arthur nie zgodził się na badania z użyciem wykrywacza kłamstw, nie postawiono mu żadnych formalnych zarzutów. Anne Marie zeznała, że jeden z jej synów faktycznie zmarł, jednak śmierć dziecka związana była z nieszczęśliwym wypadkiem. Chłopiec został porażony prądem w wesołym miasteczku. Na poparcie tych słów pokazała policji dokumenty z kostnicy i domu pogrzebowego. Oficer Bristow nie mógł pogodzić się z tym, że mimo tak długiego śledztwa sprawa w ogóle nie posunęła się do przodu. Do tego zmarł jego kilkuletni syn. Policjant postawił sobie za cel rozwiązanie sprawy chłopca z pudełka. Poświęcił jej całą swoją karierę. Gdy odszedł na emeryturę, z własnych pieniędzy finansował dochodzenie. Ta sprawa stała się jego obsesją. Śledczy nosił w teczce z dokumentami gipsowy odlew twarzy dziecka, z którym praktycznie się nie rozstawał. Oficer Remington Bristow zmarł w 1993 roku. Nie doczekał przełomu w najważniejszym dochodzeniu swojego życia. Wątek domu zastępczego został oficjalnie zamknięty w 1998 roku. W 1990 roku powołano do życia specjalną komórkę śledczą Vidocq Society. Jej nazwa pochodzi od słynnego francuskiego detektywa Eugène François Vidocq, uważanego za ojca współczesnej kryminologii. Grupa skupia emerytowanych oraz ciągle aktywnych zawodowo psychologów, agentów FBI, koronerów, profilerów i detektywów z różnych jednostek policji specjalizujących się w pracy nad nierozwiązanymi zagadkami kryminalnymi. William Kelly oraz John McGillen byli jej aktywnymi członkami. Uważali, że kluczem do rozwiązania tajemnicy chłopca z pudełka jest pewna mieszkanka Filadelfii. Jej nazwiska nie podano nigdy do publicznej wiadomości. Sprawa Marty, albo M, jak określano ten wątek w policyjnych kręgach, to zeznanie kobiety, która twierdziła, że za śmiercią dziecka stała jej matka. Rodzice Marty mieli uczestniczyć w procedurze nielegalnej adopcji.
odkupili Jonathana, bo tak według kobiety nazywał się Malec, od jego biologicznej rodziny w lecie 54 roku. Nowi rodzice znęcali się nad chłopcem przez ponad 2 lata. Kobieta zeznała, że jej matka pobiła Malca podczas kąpieli. Dziecko zwymiotowało z bólu. W wodzie pojawiły się ślady jego obiadu z tamtego popołudnia, czyli fasolki w sosie, tak jak u chłopca z pudełka. Patologiczna matka planowała pozbyć się ciała, porzucając je na odludziu. Razem z Martą wywiozły dziecko w bagażniku do pobliskiego lasu. Policjanci kilkukrotnie przesłuchiwali kobietę. Przepytywani przez agentów sąsiedzi zeznali, że Marta od lat leczyła się psychiatrycznie. Ci, którzy znali jej rodziców, uznali zeznania kobiety za niedorzeczne. Potwierdzili, że w tym domu nigdy nie mieszkał żaden mały chłopiec. Informatorka po raz pierwszy opowiedziała o tym zdarzeniu w obecności swojego psychiatry. Lekarz uznał jej historię za wiarygodną. Marta zdecydowała się przyjść na policję zaraz po obejrzeniu kolejnego programu o zbrodni przy Susquehanna Road, nadawanego cyklicznie w amerykańskiej telewizji. Wydaje mi się, że ona jest autentyczna. Powinniśmy wziąć jej słowa pod uwagę. Powiedział wtedy McGillen. Nie zgodził się z nim przewodniczący Widok Society, William Fleischer. Nie było twardych dowodów, które mogłyby kategorycznie potwierdzić lub zaprzeczyć temu, co zeznała. To za mało, aby iść dalej. Rysownik Frank Bender, współzałożyciel komórki śledczej, wielokrotnie analizował wygląd dziecka. Zastanawiał się, czy kilkulatek nie był w istocie wychowywany jako dziewczynka. Swoje przypuszczenia oparł w głównej mierze na stanie włosów dziecka w dniu odnalezienia ciała. Uważał, że były o wiele dłuższe, niż mogło się to wydawać na początku. Ktoś obciął je w bardzo dużym pośpiechu, zacierając ślady. Zwrócił też uwagę na brwi chłopca. Wyglądały, jakby poddawano je regularnym zabiegom pielęgnacyjnym. Wykonał nawet portret dziecka jako małej dziewczynki. Rysownik liczył na to, że po publikacji zdjęcia w mediach sprawa zyska ponowny rozgłos. Niestety również i tym razem nikt nie rozpoznał bezimiennego malucha. W 2016 roku Jim Hoffman i Louise Romano ogłosili, że są w posiadaniu informacji o rodzinie chłopca z pudełka. Krewni dziecka mieli mieszkać w Memphis, stan Tennessee. Ten trop podsunął anonimowy informator. Jednak w grudniu 2017 roku sierżant Wydziału do Spraw Zabójstw podczas konferencji prasowej zaprzeczył istnieniu jakiegokolwiek związku między rodziną z Memphis a chłopcem znalezionym w lesie przy Susquehanna Road. Policja nie traciła nadziei. Śledczy wierzyli, że współczesna technologia pomoże rozwiązać tę mroczną zagadkę. Pierwsza ekshumacja zwłok dziecka miała miejsce 4 listopada 1998 roku. Pobrano wówczas materiał z zębów chłopca. Jednak dopiero po roku władze przyznały, że uzyskane wtedy próbki były wątpliwej jakości. W 2019 roku do sprawy został przydzielony zespół sądowych genealogów pod kierownictwem dr Colin Fitzpatrick. Specjaliści mieli już na swoim koncie liczne sukcesy w rozwiązywaniu podobnych, pozornie beznadziejnych spraw. W kwietniu tego samego roku ciało dziecka ponownie ekshumowano, pobierając tym razem fragmenty materiału genetycznego z kości udowej. Dr Fitzpatrick wysłała materiał biologiczny do Hagi, gdzie mieści się Międzynarodowa Komisja do Spraw Osób Zaginionych. Tamtejsi naukowcy zdołali wyodrębnić 3 osobne próbki DNA. Na tej podstawie badacze z USA chcieli uzyskać dane dotyczące całego profilu genetycznego chłopca, który mógłby zostać porównany z policyjną bazą danych. Niestety i ten proces zakończył się niepowodzeniem. Dr Fitzpatrick tak opowiadała o przeprowadzonej analizie. Chcieliśmy spróbować metody sekwencjonowania genomu. Niestety materiał był za słaby. Nie przeszedł nawet testu kontroli jakości. W lutym 2021 roku doszło do kulminacyjnego momentu w badaniach.
Pracownikom laboratorium pomagającego zespołowi dr Fitzpatrick udało się otrzymać próbkę DNA na tyle dużą, aby można było stworzyć pełen profil genetyczny chłopca. Jedyne co wiadomo o ich metodzie badawczej, to stwierdzenie, że użyli techniki, za pomocą której badano starożytne egipskie mumie. Zarówno personalia naukowców biorących udział w tej operacji, jak i sama nazwa instytutu, gdzie przeprowadzono pracę, zostały utajnione. To słowa przewodniczącej zespołu badawczego. Dokonali dla nas cudu. Chcą pozostać anonimowi z wielu powodów, a my zdecydowaliśmy się uszanować tę prośbę. Rozpoczął się wyczerpujący, trwający prawie 2 lata proces porównywania profilu DNA chłopca z liczącą setki tysięcy rekordów bazą danych genealogicznych. Misty Gills, kierująca tą analizą, tak opowiadała o swojej pracy. To dla mnie sprawa osobista. Sama jestem matką. Moje dzieci są w podobnym wieku co ten chłopiec. Chciałam, aby świat usłyszał o jego historii. Należy mu się sprawiedliwość. Wysiłek setek osób zaangażowanych w projekt przyniósł w końcu długo wyczekiwany efekt. 8 grudnia 2022 roku szef Wydziału Departamentu do Spraw Zabójstw, kapitan Jason Smith, przewodził oficjalnej konferencji prasowej. Właśnie wtedy po raz pierwszy podano pełne dane ofiary zbrodni z 1957 roku. Joseph Augustus Zarelli. Tak nazywał się chłopczyk znaleziony w lesie 65 lat wcześniej. Zgromadzeni na sali dziennikarze nie kryli poruszenia. Wszyscy pytali, kto był mordercą. Kapitan Smith nieco ostudził emocje słuchaczy. Mamy już swoje podejrzenia co do tego, kto jest winien. Jednak w tej chwili nie jestem w stanie udzielić Państwu żadnych dodatkowych informacji. Obowiązuje mnie tajemnica śledztwa. Dochodzenie cały czas jest w toku. Decyzja policji o ujawnieniu danych osobowych dziecka nosiła za sobą jedną bardzo ważną konsekwencję prawną. Chłopiec mógł w końcu zostać pochowany pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Obecna na konferencji prasowej dr Fitzpatrick potwierdziła, że jej zespół poznał prawdę już kilka miesięcy wcześniej. Jednak nikt spoza ścisłego grona osób pracujących nad badaniami nie wiedział o postępach w sprawie. Jak tłumaczył kapitan Smith. Wiedzieliśmy, jak wielkie emocje wywołała ta zbrodnia w społeczeństwie. Chcieliśmy za wszelką cenę uniknąć zbędnych spekulacji. Jesteśmy świadomi tego, że być może nie rozwiążemy tej sprawy do końca. Możliwe, że nie uda nam się nikogo aresztować. Ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Nie odkładamy jej do archiwum. Dr Colin Fitzpatrick przekazała na ręce Wydziału Policji w Filadelfii ogromne podziękowania za fantastyczną pracę. Porównała trud śledczych do układanki sudoku, w której nic nie było oczywiste, a dopasowanie do siebie każdego elementu zajęło długie miesiące. W przypadku tak małego dziecka, po tylu latach, jedyne na czym można stuprocentowo polegać, to właśnie genetyka i genealogia. Dokonaliśmy niemal niemożliwego. Komisarz Daniel Audlow podkreśliła podczas konferencji, jak ważne dla całej Filadelfii jest znalezienie zabójcy małego Josepha. To dziecko w swoim krótkim życiu doświadczyło jedynie ogromu bólu i cierpienia. Zrobimy wszystko, co tylko możliwe, aby ukarać sprawców. Jesteśmy mu to winni. Początek stycznia 2023 roku przyniósł kolejne przełomowe wiadomości w sprawie. Opinia publiczna poznała personalia rodziców Josepha Augustusa Zarellego. Chłopczyk urodzony 13 stycznia 1953 roku był nieślubnym synem włoskich imigrantów, którzy dorastali w zachodniej Filadelfii. Matka Mary Betsy Abel w chwili narodzin dziecka miała 21 lat. W 1949 roku, krótko po ukończeniu szkoły średniej, kobieta po raz pierwszy zaszła w ciążę. Urodziła wtedy dziewczynkę, którą oddała do adopcji.
krewni kobiety na łamach gazety The Philadelphia Inquirer opowiedzieli, że podobny los mógł spotkać małego Josepha. Za adopcją chłopczyka miała stać katolicka organizacja. Nie udało się jednak oficjalnie potwierdzić, czy taki proces został rzeczywiście przeprowadzony. Kilka lat później kobieta wyszła za mąż za Josepha Planketa. Był on menadżerem teatru, w którym Mary pracowała jako kasjerka. Para miała czwórkę dzieci. Mary Abel Plunkett zmarła w 1991 roku po długiej walce z rakiem płuc. Żyjący krewni kobiety wątpią, że miała ona cokolwiek wspólnego ze śmiercią własnego dziecka. Betsy? Nie ma takiej możliwości. To była ciepła, dobra dziewczyna. Biologicznym ojcem małego Josepha był potentat branży budowlanej z hrabstwa Chester w stanie Pensylwania, Augustus Gazzarelli. Nie wiadomo, czy mężczyzna w ogóle wiedział o tym, że miał syna z Mary. Krewni biznesmena odmówili komentarza w tej sprawie. Reprezentujący rodzinę prawnik powiedział, że wciąż są w szoku po tym, jak dowiedzieli się, że ich rodzina jest łączona z tą głośną zbrodnią. Moi klienci stali się celem okrutnych, całkowicie bezpodstawnych ataków w mediach społecznościowych. Dodał, że dzieci Gasa wyraziły ogromne współczucie wobec losów małego Josepha i są przerażeni insynuacjami dotyczącymi udziału ich ojca w tym zabójstwie. Nikt z rodziny Zarelli nie był w stanie określić, w jakich okolicznościach doszło do spotkania Mary i Gasa w latach 50. Nie mieli też żadnej wiedzy na temat charakteru związku tych dwojga. Augustus Gazzarelli zmarł w 2014 roku. W nekrologu opublikowanym tuż po jego śmierci rodzina i współpracownicy wspominali jego silny i niezłomny charakter. Ze swoją życiową partnerką doczekali się czwórki dzieci i wielu wnucząt. Małżonka prężnego przedsiębiorcy zmarła w 2018 roku. Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy na cmentarzu Ivy Hill odbyła się 13 stycznia 2023 roku w 70. rocznicę urodzin Josepha Zarellego. Wszyscy cieszyli się z faktu, że bezimienna płyta nagrobna zyskała wreszcie grawer z nazwiskiem. Opiekun cmentarza Dave Drysdale tak wspominał ten wzruszający moment. Zawsze wierzyłem, że nadejdzie ten dzień. I doczekamy chwili, w której na tym grobie zostanie umieszczone imię i nazwisko tego dziecka. To było po prostu piękne. Szkoda, że tak wielu zaangażowanych w tę sprawę policjantów nie dożyło tego dnia. To przecież był cel ich zawodowego życia – poznać prawdę. Jednym z oficerów, o których mówił Drysdale, był wieloletni dowodzący sprawą chłopca z Pudełka, detektyw Thomas Augustin. Mężczyzna zmarł w październiku 2022 roku, kilka tygodni przed tym, jak świat poznał imię zamordowanego dziecka. Na cmentarz przyszła 53-letnia córka detektywa wraz z rodziną. Ojciec w głębi serca przeczuwał, że nie dotrwa chwili, kiedy prawda wyjdzie na jaw. Tak mało brakowało. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim tym, którzy doprowadzili tę sprawę do szczęśliwego końca. William Fleischer, przewodniczący grupy śledczej Widok Society, nie krył zdumienia, analizując, ile w tej sprawie było nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności. Moja matka i wuj wychowywali się w zachodniej Filadelfii, w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania dziadków Josepha. Kiedy zostałem policjantem, często patrolowałem tamte okolice. Przewodniczący Widok Society jest zdania, że historia małego Zarellego musi zostać wyjaśniona do końca. Podczas krótkiej mowy, jaką wygłosił na pogrzebie chłopca, podkreślił, że poznanie prawdy o jego życiu jest zwycięstwem całego amerykańskiego narodu. Córki zmarłego detektywa Thomasa Augustina nie kryły wzruszenia. A może nasz ojciec i ten chłopiec spotkali się po śmierci tam, na górze, i wspólnie zdecydowali, że czas już zakończyć pewne ziemskie sprawy.
Ten mały to nieodłączna część naszego dzieciństwa. Nigdy o nim nie zapomnimy. Oficer Joseph McGillen, pytany o to, co stanie się, jeśli morderca nigdy nie zostanie wykryty, odpowiedział: prędzej czy później sprawca znajdzie się w miejscu, z którego już nie ma ucieczki. Kiedyś dosięgnie go sprawiedliwość, ludzka lub boska. W Filadelfii nadal toczy się śledztwo dotyczące odnalezienia mordercy Josepha Augustusa Zarellego. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci Historię już w przyszły poniedziałek o 20:00. Zapraszam, Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.